dziadek był tokarzem. Więc gdzieś ta taka styczność z jakąś tam obróbką metali była. No i gdzieś tam człowiek cały czas próbował swoich sił znaleźć, jakoś tam zmienić kształt, czy tam pod wpływem młotka. Wtedy jeszcze nie miałem ani kowadła, ani paleniska, czy czegokolwiek, żeby cokolwiek zrobić pod kątem kowalstwa. Sięgając gdzieś tam wiedzy, szukając, doczytując, stwierdziłem, czy tam poczułem, że kowalstwo to będzie to, co ja lubię. Tak, że to mnie interesuje. Wstąpiłem do takiego forum kowalskie. Tam dużo czytałem, poznawałem te osoby, które gdzieś tam się zajmują kowalstwem. Niektóre od bardzo dawna. Zadawałem pytania. W końcu, jak się przeprowadziliśmy tutaj do Bierutowa, to znalazłem sobie w sumie miejsce, gdzie mógłbym spróbować swoich sił. No i na początku nie miałem nic. Zacząłem kompletować swój sprzęt i w sumie tamto kowadło dostałem w prezencie. No, można powiedzieć, na taki rozruch, tak? Zacznij coś robić od Estery Wójka. Pierwsze palenisko zrobiłem jeszcze z takich cegieł szamotowych. Takie malutkie zrobiłem sobie palenisko. Zacząłem coś tam podgrzewać, to na węglu drzewnym. Zacząłem coś tam rozgrzewać i już sobie kuć. Jak już zaciągnąłem się tym kowalstwem troszeczkę, to i pierwsze palenisko, w sumie kotlinę gdzieś tam zdobyłem. Kupiłem kowadło od kolegi. Zacząłem od takich malutkich, naprawdę malutkich projektów. Zrobiłem kiedyś takie, pierwsze z projektów, takie mieczyki z gwoździa zrobione, takie fajne wykończone. Albo szaszłyki nawet można na nich robić. Później gdzieś zacząłem robić, próbowałem robić na początek otwieracze. Gdzieś wychodziło to w kuślawie. Cały czas człowiek ewoluując, próbując, testując, cały czas gdzieś tam szedł do przodu. Więc te otwieracze od takich brzydkich zaczęły wychodzić jakieś ładne, wchodzą jakieś ozdoby stalowe, gdzieś fibule stalowe, robione gdzieś tam na wzór takich średniowiecznych fibul. Nożyki też są, też robię, więc aktualnie więcej czasu mi zajmują trójnogi, gdzieś tam jakieś rzeźby małe są robione. Najpierw mam rozrysowane, co potrzebuję, jakie narzędzia, mniej więcej staram się to zwymiarować. Staram się najpierw to zrobić, bo przy tym przy każdej pracy zdobywa się doświadczenie. To jest fajne. No i później krok po kroku, co tak, odgrzania i co trzeba zrobić na kowadle. Czyli grzejemy i co teraz robimy, czyli krok po kroku jest napisane. Ale najpierw musimy sobie to oznaczyć, później rozgrzewamy i musimy zrobić, bo to też nie mamy, się rozgrzejemy i to będzie nam pół godziny takie rozgrzane. W sensie to jest kilka minut. Przy małych rzeczach to jest kilkanaście sekund. Czyli rozgrzewamy i idąc do kowadła musimy wiedzieć, co musimy zrobić. Ja to robię tutaj w rękawiczce, tak mniej więcej też powiem. W jednej rękawiczce, bo tutaj trzymam młotek, a chcę czuć, w jakim położeniu jest młotek. Więc tu używam sobie jakiejś rękawicy, żeby mi trochę tylko zabezpieczyć. Wyprostujemy. O, tu już widać, właśnie się pojawia ta zędra. Więc to staramy się kowadło z tego oczyścić. I
to już widzimy. Wytraca się już temperatura, już nie jest taki jasny kolor, więc tu już jest znak. Wrzuć to z powrotem. Cały czas temperatura idzie do góry. To nie jest tak, że temperatura tam stoi w jednym miejscu. Można to spróbować sobie ustalić, żeby ona taka nagrzewała tylko. Ale powiedzmy tak jak teraz, się ona cały czas to zgrzewa. Można roztopić najcieńsze fragmenty detalu. Dobra, uwaga, będziemy brać. Wyłączamy nadmuch. Mamy, o i widać, że górna część jest, tam końcówka jest dużo bardziej jaśniejsza. Więc to jest... Teraz sobie... Sprawdzamy mniej więcej, czy to jest równe, czy w którymś kierunku nie. Nie musimy tego pchnąć. Cały czas zdobywam tej wiedzy, doświadczenia, bo to w jaki sposób trzymać młotek, jak uderzać, jak rozgrzewać, jak to wszystko obrabiać. Tego jest bardzo dużo, więc bardzo dużo tego doświadczenia trzeba nabyć. Czyli trzeba się gdzieś po prostu pracować, przygotowywać sobie narzędzia, bo i kleszcze, przecinaki, przebijaki, tego wszystkiego trzeba sobie zrobić samemu. Znaczy, ja tak uważam, że zrobić najlepiej samemu, bo wtedy ogrom doświadczenia się zdobywa. Kowalstwo nie jest dziedziną, którą po prostu się wie, tylko to są czasami nawet tysiące lat doświadczeń kowali w przełomie wielu wieków, w jaki sposób to wszystko obrabiać, więc to przechodząc pokolenia na pokolenie czasami. To jest wiedza, którą nie dostanie się, nie wystrzyje się z mlekiem matki. Ją trzeba nabyć, tak? Więc zadawanie pytań jak najbardziej i no, trzeba zadawać pytania, tak? Czy to jest lepsze, czy to jest gorsze? Gdzie kupić stal? Jaką stal kupić? Gdzie kupić koks? Czy lepiej piec na koks, czy na gaz? No, lepiej się słuchać tych, którzy już jakiś czas w tym robią i zadawać im pytania. Dobra, uwaga, będziemy wyciągać, tylko teraz wyciągniemy tak trochę brutalnie do góry. I teraz mamy to tak, będziemy zaginać w tą stronę, czyli musimy pójść tak. Mam nadzieję, że dobrze wymierzyłem. Ale to nie jest problem, że nawet jeżeli ta nóżka byłaby ciut krótsza, to nie jest problem. Dobra, mamy tutaj w miarę 90 stopni zrobione. I teraz to sobie wrzucimy w ogień. Już obstawiam, że będzie dobra. Czyli schładzamy sobie całą końcóweczkę. I teraz ja sobie... Aha, właśnie gdzie? Będziemy sobie przedstawić. Tu łapię. Uwaga, uwaga, uwaga. I zaraz będziemy poprawiać. Już tam się zaczyna formować takie kółeczko. Ale ja sobie teraz wezmę... Dobra, wsadzimy sobie do pieca, nie będziemy męczyć tego na zimno. Tu już mamy. Teraz weźmiemy sobie tą końcówkę, już będziemy formować na rogu kowadła. Będzie troszeczkę nam łatwiej. I też sobie zmienię młotek na już taki poręczny, lekki, który mogę dużo takich detali powykańczać. Już mamy.
Już nam się tutaj... formuje. I teraz musimy sobie popatrzeć, czy coś nie poprawić. Ja bym to troszeczkę... Może mi się uda. Chociaż... Troszeczkę wyprostujemy tutaj ten garbik. Ale to potrzebujemy sobie podgrzać, żeby nam się podgrzał tu, w tym miejscu. Posiadając jakiś tam kawałek stali, za pomocą jakiegoś tam doświadczenia, za pomocą jakiejś tam wiedzy i z użyciem tych narzędzi, które się ma, doprowadzić go do... formować jak plastelinę. To tak naprawdę jest takie właśnie później formowanie jak w plastelinie. Taki czegoś, co na co dzień człowiek powie stal to jest twardy, mocny materiał, tego się nie ruszy, bardzo ciężko to zniszczyć i tak dalej. A kowal to po prostu bierze i po prostu z tym się bawi. Sobie układa, klepie i nagle zmienia kształt w taki prosty sposób, tak? No bo rozgrzana to w prosty sposób, można powiedzieć, zmienia ten kształt. To jest takie właśnie magiczne, że mając coś w takim ogólnym mniemaniu twarde, mocne, nie do zniszczenia, nagle kowal bierze i robi z tego listek. Mały, delikatny, który po prostu jest. No i to jest takie piękne, bo to jest coś, co coś, w czym się zakochałem i co lubię tu wylewać siódme poty przy tym kowadle i na koniec dnia wyjść taki zadowolony, kurczę, ale to mi fajnie wyszło, ale to jest fajne, ale to jest ładne. I być taki zadowolony, bo to daje tej radości, takiego napędu, żeby iść dalej do przodu. Uwaga, cyk, bo tutaj widzę, że... A nie chciałbym, żeby gdzieś się tutaj coś stało z nim. I teraz już średnio widzę, ale pamiętam, że to było 10 cm. Zbiorę sobie tutaj. I teraz kręciliśmy w tą. Teraz musimy jechać w tą. I jeden pewien obrót. Cyk, cyk, cyk. Sprawdzam, czy nie jest gorące. No. I mamy 3 zawiniątka zrobione. Jest to ciężka praca, bo to czasami to jest 7 poty wylewane. Człowiek tej ręki nie może później podnieść, bo tak już wymęczy się. Ale no, ciężka, ale piękna praca.